Cześć, Chmiel z tej strony. Witam Was. Dzisiaj z rańca przeczytałem w internecie ciekawą informację dotyczącą kibiców i ich ustawek. Otóż kibole, czy jak to tam woli ich nazywać, czy pseudo-kibice, stworzyli w internecie ranking swoich, że tak powiem, ranking ustawek, ranking klubów kibolskich, którzy są lepsi, gorsi bądź nie, jeżeli chodzi o napierdalankę. Więc tak, słuchajcie, no ciekawa sprawa, bo pełny ranking, uczestniczą w tym przedstawiciele kibolskich ugrupowań z każdej ligi, z ekstraklasy, tam z drugiej, z trzeciej, piątej, dziesiątej, czyli można spotkać i kibiców na przykład Legii Warszawa czy Wisły Kraków, a również, nie wiem, kibiców Pierdziszew Ostaczów, ewentualnie Granat Skarżysko też są. Kibole podzielili, nawet tam pięknie to zorganizowali, bo nawet jest podział na grupy juniorskie, także juniorzy też się mogą napierdzielać. Nieważne. Chodzi o to, że jak to jest zorganizowane, to już jest prawie liga, słuchajcie. Policja stwierdziła, że o, wreszcie będziemy mogli, dzięki temu możemy już tam aresztować ich wszystkich za zakłócanie porządku publicznego. Zresztą tam chyba 16 osób ostatnio aresztowano. Pytanie moje jest takie, po co? Po co? Jeżeli chcą się nawalać i nikomu z otoczenia nie robią krzywdy, bo tam generalnie ustawki, chyba z tego co się orientuję, najczęściej są organizowane gdzieś na jakimś terenie neutralnym, gdzieś na polanie, w lesie i tak dalej, to pod warunkiem, że o, nie naśmiecą, zostawią po sobie porządek, mogą się nawalać, proszę bardzo. Komu to przeszkadza? Chcą, według mnie to nawet może być jakaś forma sportu, no, prawda? Chcą, niech się nawalają. Bractwa rycerskie organizują również ustawki, mało osób o tym wie. Nazywa się to Bohurt. Spotykają się naprzeciwko siebie i się naparzają ile wlezie z użyciem ciężkich i niebezpiecznych narzędzi, typu miecze, topory i tak dalej. Jakoś nikt tego nie uważa za bandytkę. Kibole, proszę bardzo, niech się leją, póki nie będą zagrażać otoczeniu. Póki nie będą rozpieprzać miast, nie będą rozpieprzać stadionów i nie będą bić przypadkowych ludzi. Sami między sobą mogą sobie na dłuby pourywać. Zupełnie mi to nie będzie przeszkadzać, jeżeli lubią. Ciekawi mnie wasze zdanie w tej kwestii. Karać za ustawki? Czy może zalegalizować to? Może stworzyć ligę, stworzyć specjalne stadiony, ewentualnie jakieś areny, o, areny. I na przykład w TVN-ie na przykład mówią tak: proszę Państwa, w sobotę pierwsze zawody typu ustawka, prawda? Zamiast tam K1 czy UFC, to na przykład stworzyć ustawka Poland. I naprzeciwko siebie 40 gości z, nie wiem, GKS-u Katowice i z drugiej strony 40 gości z Legii Warszawa. I dopuszczalne narzędzia, takie srakie, pałki, kije, piły, gumowe, dildo i wszystko naprzeciwko siebie stają, naprzód. Kurna, jeszcze bilety można było z tego sprzedawać, reklamodawcy na całym świecie by o tym mówili, no bo generalnie napierdolanki w takich ilościach to chyba żadna telewizja nie transmitowała, chodzi mi o ilość zawodników. Z tego można zrobić naprawdę niezły biznes, no. Ciekawi mnie wasze zdanie w tej kwestii. Karać, nie karać, zezwolić. Na razie.